Mistrzu Kazimirze! Odłóżcie te pochodnie na bogów! A! Takiego, kurwa, takiego! Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Nie chuja! Co? Co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kazimir wlazł na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze. Perły jej kupowałem, atłasy, jedwabie. I co z tego mam, kurwa, rogi do łba przyprawione? Oho, problemy rodzinne. Ano, a taka ładna była ta jego Eufemia. No, taka ładna. Niby obrazek. I piątkę dzieci mieli. Niskawe były, prawda, ale jakie wychowane. Zawsze się ukłoniły, o zdrowie spytały. Nie to, co sołtysowe chłopaki. Aż któregoś razu Eufemia się spakowała, maluchy na wóz wzięła. Panie, i tyle ją widzieli. No i od tego czasu mistrzowi Kazimirowi całkiem się we łbie poplątało. Popamiętacie mnie! Z szukiem pójdę! Jak pierdolnie, to w Nowigrodzie będzie ogień widać! Porozmawiam z nim. A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! To czego jej brakowało? No czego, kurwa! Bardziej już chyba nie może. Najsłodsza Melitele, święta matko, miej nas w opiece. Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie, ja... Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! 3 lata się pod moim nosem chędożyli, a potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! Szczerze ci współczuję. Tam pierdolenie! Nie, nie, serio, ja... A, serio? W dupie masz mnie i moje problemy! Taki sam z ciebie kłamca jak z Eufemii! Myślisz, że znowu się nabiorę na słodkie słówka? O, nie! Basta! Kazimir, nie! Może odłożysz te pochodnie i porozmawiamy na spokojnie. Spokojnie? Spokojnie? Baba mnie rzuciła! Dzieciaki zabrała! A ja mam się uspokoić? Na wieś się chciała przenieść! Świeżego powietrza zażywać! No, tośmy się wyprowadzili! Wszystko dla mojej myszki! Tylko, że zamiast powietrza zażywała pocztmistrzowego chuja w moim, kurwa, łóżku! No nie wytrzymam! Znasz to powiedzenie? Jest dużo ryb w morzu. Znajdziesz sobie inną. Inną? A ty co? Myślisz, że baba to jakaś część wymienna? Że mi wszystko jedno, byle ładną brodę miała? Nie, ale z własnego doświadczenia. Chuj! Z twoim doświadczeniem! Tu chodzi o moje doświadczenie! A dość mam tego, kurwa, mać! Nie, nie, czekaj! Mniejsza z tym. Mam dla ciebie robotę. Mniejsza z tym? Ja tu przed tobą żal wylewam, a ty mi, kurwa, o robocie? Wszyscy jesteście tacy sami! Krasnolud to jest dobry, żeby w kopalni zapierdalać, pod ludzkim jarzmem karg zginać! A że ma uczucia? Chuj was to obchodzi, rasiści chędożeni! No, w sumie...
Chyba i tak się nie nadajesz do tej roboty. Nie w tym stanie. Co? Ja się nie nadaję? Do czego się niby nie nadaję? Chodzi o to, żeby coś wysadzić, ale... I ja się nie nadaję? Ja? Kazimir Basi? Pierwszy sztygar Mahakamu? Teraz raczej pierwszy rogacz Redanii. Rogacz? Co? O, czekaj ty, mendo, łachudro berwańcu! Czekaj no tylko! Dolecie! Kości porachowałeś. Wybacz. Chciałem kulturalnie porozmawiać, ale nie dałeś mi wyboru. Nie przepraszaj. Tego mi było trzeba. Żeby ktoś mi wybił ze łba głupoty. Czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi. Tak, żeby nie dało się ich znów zamknąć. Rozumiem. A co jest po drugiej stronie? Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto. Przyszedłbyś tydzień temu, to posłałbym cię w diabły, ale teraz... Teraz nie mam nic do stracenia. Co mam zrobić? Idź do chaty zielarza pod Oxenfurtem. Poproś o wyciąg z krwawnika. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Jasne? Jak słońce. Do zobaczenia. Znasz to powiedzenie? Jest dużo ryb w morzu. Znajdziesz sobie inną. Inną? A ty co? Myślisz, że baba to jakaś część wymienna? Że mi wszystko jedno, byle ładną brodę miała? Nie, ale z własnego doświadczenia. Chuj! Z twoim doświadczeniem! Tu chodzi o moje doświadczenie! A dość mam tego, kurwa mać! Nie, nie, czekaj! Wiesz co? Może faktycznie się wysać. Że co? Przyznaję, masz przesrane. Jak czujesz, że jesteś za miękki, żeby to znieść, to trudno. Co? Ja? Kazimir Basi? Mahakamski sztygar miękki? Na to wychodzi. Nie masz jaj. Nie mam! Nie mam jaj? O, czekaj ty! Bydlaku, psu, bracie! Kanalio, pokażę ci! Rozpierdolę cię! Ale mi kości porachowałeś! Wybacz. Chciałem kulturalnie porozmawiać, ale nie dałeś mi wyboru. Nie przepraszaj. Tego mi było trzeba. Żeby ktoś mi wybił ze łba głupoty. Czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi. Tak, żeby nie dało się ich znów zamknąć. Rozumiem. A co jest po drugiej stronie? Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto. Przyszedłbyś tydzień temu, to posłałbym cię w diabły, ale teraz... Teraz nie mam nic do stracenia. Co mam zrobić? Jeszcze dam znać. Co? Dopiero co sobie życie odbierałem, a ty mi wyjeżdżasz z tekstem kadrowej z manufaktury? Pan się nie dowiaduje, to my damy znać. Pojebało cię? Mów! Bez kręcenia! Bierzesz mnie do tej roboty, czy nie? Wiesz co? Rozmyśliłem się. Chyba lepiej będzie, jeśli... Nawet dla Wiedźmina nie jestem dość dobry. No,
Trudno. Takie życie. Wiesz co? Jesteś żałosny. Co? Coś ty kurwa powiedział? Słyszałeś. Chcesz się zabić, to idź skocz z mostu, a nie ludzi straszysz. O, patrzcie! Mądreliński się znalazł! Będzie mi mówił, jak mam się zabić! Mogę ci nawet pomóc, bo sam nigdy tego nie zrobisz. Nie dość, że śrogacz, to jeszcze tchórz. Ja? Tchórz? No, nie wytrzymam! Czekaj no, sukinsynu! Nie ruszaj się! Idę ci wpierdolić! Złaź z dachu. Natychmiast. Co? Już schodzę. To... Czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi, tak, żeby nie dało się ich znów.